Proszę Państwa, proszę zajmować miejsca. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku otwieram obrady 49 sesji Rady Miasta Hajnówka, zwołanej na wniosek burmistrza miasta Hajnówka. Witam serdecznie Państwa radnych, pana burmistrza Jerzego Siraka, zastępcę burmistrza pana Ireneusza Romana Kędysia, pana sekretarza Jarosława Grygoruka, panią skarbnik Agnieszkę Zabrocką, pracowników Urzędu Miasta Hajnówka, Hajnowskiego Domu Kultury, Telewizji Kablowej, przedstawiciela Parku Wodnego, gości i wszystkich mieszkańców miasta Hajnówka, a także wszystkich tych, którzy nas oglądają za pośrednictwem Telewizji Kablowej. W dniu 21 września do przewodniczącej Rady wpłynął wniosek burmistrza miasta Hajnówka o zwołanie sesji na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zawierający porządek obrad wraz z projektami uchwał. I na podstawie wniosku w dniu dzisiejszym została zwołana sesja. Wszyscy Państwo radni otrzymali kopię wniosku, porządek obrad wraz z projektami uchwał. Informacje o sesji zostały umieszczone na stronie internetowej miasta Hajnówka, portalu mieszkańca i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta. Sesja Rady Miasta jest nagrywana przez telewizję kablową. Informuję, że ustawowy skład Rady Miasta Hajnówka stanowi 21 radnych. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 9 radnych, co nie stanowi kworum niezbędnego do przeprowadzenia obrad Rady Miasta, uniemożliwiające przeprowadzenie ważnych wyborów i podejmowanie prawomocnych uchwał. Proszę bardzo, jest to bardzo przykre, że nie mamy kworum i nie będziemy mogli dzisiaj podejmować uchwał. Niemniej jednak obrady otworzyłam i jesteśmy w pierwszym punkcie, otwarcie sesji. Pan burmistrz prosił o zabranie głosu. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Tryb sesji nadzwyczajnej jest trybem szczególnym, dlatego też w ubiegłym tygodniu poprosiłem panią przewodniczącą, żeby w takim trybie nadzwyczajnym tą sesję zwołać. Taka sesja się odbyła, ale w związku z tym, że przedstawione przeze mnie, przez panią skarbnik propozycje zmian w budżecie miasta, bardzo ważne dla normalnego funkcjonowania Hajnówki i realizacji rozpoczętych inwestycji, nie zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane, zdecydowałem, że trzeba jak najszybciej zwołać ponowną sesję w tej sprawie, bo czas biegnie nieuchronnie. Skutkiem ubiegłotygodniowej sesji i braku pozytywnej decyzji ze strony Wysokiej Rady jest to, że oferent na modernizację budynku banku na potrzeb Urzędu Miasta wycofał się ze swojej oferty. W związku z tym ta oferta na dzień dzisiejszy już nie jest aktualna. Powtórzyliśmy ponownie przetarg. Nie trudno się domyśleć, że zapewne kolejna oferta, która wpłynie, raczej tańszą ofertą nie będzie. Niezależnie od tego, że nie możemy dzisiaj skutecznie procedować tych uchwał, ja tutaj Państwu, mieszkańcom Hajnówki, pozwolę sobie przytoczyć i przypomnieć te ważne tematy, o których dyskutowaliśmy wcześniej, o których powinniśmy decydować dzisiaj, żeby nie stracić czasu i pewnych szans. Otóż jednym z głównych powodów tego spotkania i tej sesji nadzwyczajnej była nasza wspólna decyzja odnośnie wykorzystania środków dodatkowych środków przeznaczonych przez Rząd Rzeczypospolitej. Mówię tu o kwocie 4 748 tysięcy. I w projekcie uchwały, o której mówiliśmy tydzień temu,
jest bardzo dużo różnych pozycji. Ja pozwolę sobie jeszcze raz je przypomnieć, przytoczyć, żeby mieszkańcy Hajnówki mieli świadomość i wiedzę tego, czego w związku z tym nie możemy zrobić. A więc przedszkole numer 1, plac zabaw, zakup dodatkowego wyposażenia za 25 tysięcy złotych. Przedszkole numer 5, dodatkowe środki finansowe w kwocie 90 tysięcy złotych na dokończenie remontu przedszkola numer 5, głównie wejścia głównego do tego przedszkola. Zakup kosiarki do ośrodka sportu i rekreacji. Wszyscy wiemy, stadion mamy piękny, zależy nam na jego dobrym utrzymaniu. Kwota 35 tysięcy złotych. Remont budynku amfiteatru i zadaszenia w amfiteatrze. Remont, który był bardzo często podnoszony przez panią dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury. 140 tysięcy złotych. Remont podłogi w sali gimnastycznej numer 4, zalecany już przez sanepid od pewnego czasu, 270 tysięcy złotych. Potrzeba dostosowania czy likwidacji barier w szkole podstawowej numer 2 dla niepełnosprawności uczniów, szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. Chodzi tutaj o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji w kwocie 30 tysięcy złotych, żeby można było w oparciu o tą dokumentację w przyszłym roku skutecznie aplikować o środki finansowe do PFRON-u. Park wodny 175 tysięcy złotych. Pomimo oszczędności, które już w wyniku zmian organizacyjnych, ograniczenia zatrudnienia, park wodny osiągnął w ciągu roku na poziomie 200 tysięcy złotych. Do normalnego funkcjonowania tego parku do końca tego roku bezwzględnie trzeba zapewnić dodatkowe finansowanie w kwocie 175 tysięcy złotych. Jak widzimy, w trakcie remontu jest przebudowa ulicy Armii Krajowej. Generalnie zagrożenia tam żadnego nie ma, ale wystąpiła potrzeba dodatkowych robót i trzeba na to zabezpieczyć środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Remont dachu w budynku garaży przy Urzędzie Miasta, tam gdzie gromadzimy swój potrzebny sprzęt do utrzymania porządku w mieście, 40 tysięcy złotych. Aleja w parku od tej głównej alejki, która prowadzi od ulicy Piłsudskiego do ulicy Parkowej, w kierunku ulicy Armii Krajowej, obok tego miejsca postoju rowerzystów. Jest to uliczka, która, chodnik, który jest bardzo, bardzo często wykorzystywany przez mieszkańców Hajnówki do przechodzenia ze strony ulicy Parkowej w kierunku ulicy Armii Krajowej głównie. 100 tysięcy złotych. Dokumentacja na remont, ja powiem umownie, parku, budynku łaźni. Jest to ten budynek, w którym jest klub sportowy i prowadzone są zajęcia judo. 40 tysięcy złotych. Skąd ta pozycja? Wystąpiliśmy kilka miesięcy temu do programu centralnego, rządowego o dofinansowanie remontu tego budynku kwotą 400 tysięcy złotych. Taką pozytywną opinię otrzymaliśmy. Można powiedzieć, że te 400 tysięcy są w dyspozycji miasta, ale żeby skutecznie rozpocząć dalsze procedury, ogłosić przetarg, musimy mieć dokumentację techniczną na ten remont i stąd też tutaj ta pozycja w projekcie zmian budżetowych. Usuwanie wyrobów azbestowych 40 tysięcy. Nie zawsze jest wiadomo, a zwykle na początku roku nie wiadomo, ile dofinansuje nam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ten proces wymiany dachów, a więc demontażu pokrycia azbestowego. Teraz już wiemy, że jest taka szansa. Wiemy też, że bardzo wielu mieszkańców na te pieniądze czeka. Mamy zebrane wszystkie wnioski ze strony mieszkańców. My deklarujemy ze swojej strony 40 tysięcy złotych. Narodowy Fundusz dokłada do tego 60 tysięcy złotych i za 100 tysięcy złotych realizujemy dalej ten program usuwania azbestu. Utrzymanie miasta, są to bieżące wydatki, załóżmy różne, bieżące naprawy, też jeszcze przed nami ostatnie miesiące roku zimowe, 179 tysięcy złotych.
Komunikacja miejska, 400 tysięcy złotych. Potrzebne są takie środki, żeby tą komunikację należycie utrzymać do końca roku. Niezależnie od tego, że są problemy z ilością kierowców, którzy pracują w komunikacji miejskiej. Kwota 400 tysięcy złotych pozwoliłaby nam na funkcjonowanie tej komunikacji i przywrócenie kursów komunikacji miejskich, szczególnie w soboty, do naszego szpitala z terenu miasta. Dofinansowanie do przedszkola osób niepełnosprawnych 62 700, żłobek niepubliczny 32 875 tysięcy. Do naszego żłobka też trzeba dołożyć 10 tysięcy w związku z wzrostem takich kosztów bieżących na funkcjonowanie. Czynsz za lokale. Jako miasto wynajmujemy szereg lokali dla organizacji pozarządowych różnych, takich jak Stowarzyszenie Amazonki, Związek Emerytów i Rencistów i inne, 12 tysięcy złotych. Zakład Aktywizacji Zawodowej 13 tysięcy złotych. O co tutaj chodzi? Mamy inicjatywę utworzenia w Hajnówce Zakładu Aktywizacji Zawodowej, który umożliwi zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie, które zajmuje się organizacją tego ZAZ-u, oczywiście dostanie pieniądze na jego normalne funkcjonowanie pod warunkiem, że przygotuje do końca roku miejsce, lokal na prowadzenie tej działalności gospodarczej. Działalność jest, że tak powiem, dobra, bezpieczna, a co najważniejsze, że daje szansę na zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych. I tutaj mamy taką wstępną deklarację, porozumienie, że wspólnie z powiatem hajnowskim byśmy te koszty remontu sfinansowali, to znaczy 13 tysięcy ze strony miasta, 13 tysięcy ze strony powiatu, dlatego też w projekcie jest ta kwota zaproponowana. Konieczne dofinansowanie działalności pomocy społecznej do końca roku. Dofinansowanie pobytu mieszkańców Hajnówki w domach pomocy społecznej 410 tysięcy złotych. Dofinansowanie czy zwiększenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych 480 tysięcy złotych. Rodziny zastępcze 49 tysięcy złotych. I również utrzymanie samego MOPS-u plus jeszcze koszty utrzymania magazynu żywnościowego, mieszkań chronionych i odprawy emerytalne pracowników 161 tysięcy złotych. W związku z tym, że zakładaliśmy, że od 1 listopada wszyscy pracownicy jednostek budżetowych dostają dodatkową podwyżkę wynagrodzenia, bo ta podwyżka w tym roku nie była zbyt wysoka, po 200 zł na każdy etat, w tym jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola, to oczywiście chodzi o pracowników technicznych, pracowników obsługi, ponieważ no, nauczyciele otrzymują wynagrodzenie zgodnie z regulacją określoną przez kartę nauczyciela. Część tych środków to byłaby do OSIR-u, natomiast jeżeli chodzi o oświatę, to te środki są zabezpieczone w ogólnej rezerwie oświatowej w kwocie 1 187 967. To są środki na podwyższenie tych wynagrodzeń, ale też głównie na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania oświaty do końca roku. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 12 033 zł i rezerwa ogólna 727 463 zł. Ja jeszcze potem poproszę pana burmistrza Kędysia, który jest koordynatorem realizacji projektu norweskiego, o przedstawienie propozycji zmian w ramach tego projektu. Ja tylko dodam, że te wszystkie zmiany, które proponujemy w ramach tego projektu, są uzgodnione i akceptowane przez Ministerstwo Rozwoju, operatora tego projektu. Ale po to, żebyśmy mogli je realizować, to potrzebny jest aneks do umowy, a aneks ten możemy podpisać
dopiero wtedy, kiedy Wysoka Rada zaakceptuje te proponowane zmiany. Ale w związku z taką sytuacją jak dzisiaj, oczywiście nie jest to możliwe. W związku z tym ja tutaj publicznie oświadczam, że ja, pani skarbnik, pan burmistrz Kędyś zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby kontynuować realną realizację programu Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja. Są wszyscy obecni radni i rozumiem, że też są gotowi tą odpowiedzialność wspólnie z nami ponosić, ale w związku z takim, a nie innym zachowaniem radnych koalicji PO i PiS, to widzimy, że nie jest to możliwe. W związku z tym ani ja, ani wszyscy obecni tutaj na dzisiejszej sali radni nie będziemy odpowiadać za zagrożenie realizacji końcowe tego programu. Oczywiście wspólnie z panią skarbnik, z panem burmistrzem Kędysiem, sekretarzem i urzędnikami zrobimy wszystko, żeby w ramach tych realiów, które są, zrobić to, co się da zrobić. Ale nie odpowiadamy od tej chwili za to wszystko, czego zrobić się nie da. Bo to nie jest tak, że środków finansowych nie ma, te wszystkie środki są. Ja nie apeluję tutaj do Wysokiej Rady o zwiększanie zadłużenia czy poszukiwanie jakichś innych form finansowania, bo te środki fizycznie my mamy, ale nie możemy ich wykorzystać w związku z tym, że każde inne zachowanie niezgodne z zapisami w uchwale budżetowej skutkuje tym, że przede wszystkim ja ponoszę odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej, a w związku z tym nie mogę tych decyzji podjąć i tych decyzji podejmował nie będę. Przedstawione przeze mnie informacje świadczą o tym, że nie będziemy mogli wypłacać dodatków mieszkaniowych, nie będziemy mogli zapłacić na bieżąco naszych zobowiązań wobec Domu Pomocy Społecznej za mieszkańców, którzy w tych domach przebywają. Nie będę mógł podjąć decyzji w sprawie wypłaty i ustalenia wysokości nagród w związku z Dniem Nauczyciela, bo jest to po prostu od strony finansowo-budżetowej, prawnej niemożliwe. Nie będziemy mogli wypłacać też dodatków mieszkaniowych. Ale tak jak mówiłem, tak jak nie będziemy się czuli odpowiedzialni za realizację projektu norweskiego, tak samo nie będziemy się czuli odpowiedzialni za skutki finansowe nieodpowiedzialności radnych opozycyjnych. Ja rozumiem, że radni opozycyjni mogą mnie nie lubić, nie cierpieć, nienawidzieć. Ciężko im się po tych 5 latach pogodzić z werdyktem wyborców naszego miasta sprzed 5 lat. Ale jest sprawa odpowiedzialności za miasto. I myślę, że jest to sprawa niewyobrażalna, że jak można się tak zachowywać. Apeluję dzisiaj do mieszkańców naszego miasta, wyciągnijcie państwo z tego wnioski. Zastanówcie się w przyszłości, komu powierzacie odpowiedzialność za miasto, bo sprawy miasta to nie jest zabawa. Dzisiaj widzimy, że radni, których dzisiaj na tej sesji nie ma, traktują chyba sesję rady jak jakieś igraszki. Przykro mi o tym mówić, ale tak to właśnie wygląda. A za to będziemy wszyscy musieli zapłacić dodatkowe środki finansowe. Bo tak jak mówiłem, najprawdopodobniej kolejne przetargi będą droższe. Za to, że w porę nie zapłacimy dla DPS-ów za pobyt naszych mieszkańców, będziemy musieli zapłacić odsetki. My oczywiście to zapłacimy, bo tak jak mówiłem, pieniądze są. W najgorszym wypadku zapłacimy to zaraz po 1 stycznia. No ale na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja tak, jak jest. Pani Przewodnicząca, jeżeli można, to jeszcze ja bardzo poproszę pana burmistrza Kędysia, żeby trochę szczegółów podał na temat projektu Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja. Bo tak jak wspomniałem, jesteśmy przygotowani, realizujemy ten program na tyle skutecznie, na ile to jest możliwe, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. I moglibyśmy to robić skuteczniej, gdyby nie taka obstrukcja ze strony nieobecnych radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wiceburmistrz Ireneusz Roman Kiedyś. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szczegółowe zestawienie przedsięwzięć do realizacji, od których tam odstąpiliśmy, przekazaliśmy Państwu radnym w dniu wczorajszym, jak również umówiliśmy to z przedstawicielami klubów w środę w tym tygodniu. Przedstawię pokrótce. Zmiany przedstawione w projekcie budżetu odnośnie właśnie programu norweskiego dotyczyły głównie przesunięć między działaniami zapisanymi w projekcie. Potrzeba tych zmian wynikała przede wszystkim z ograniczenia zakresu niektórych działań ze względu na to, że środki przewyższały po przetargach kwoty. Niektóre przedsięwzięcia zależały także od konkursu architektonicznego na nowe centrum Hajnówki, które teraz przeprowadzamy. Chodzi tu głównie o strefę sportu, ale na ostatniej sesji Rady Miasta Hajnówka na wniosek Państwa Radnych postanowiliśmy wrócić do tego tematu i chcieliśmy w dzisiejszej uchwale przywrócić to zadanie w zakresie remontu tego miejsca, żeby nie wchodzić w pozwolenie na budowę, żeby było to realne do wykonania. Chodziło tu przede wszystkim o zdjęcie utylizacji sztucznej nawierzchni na boisku i korcie, położeniu nowej nawierzchni, wykonaniu pola do ból, wymianie nawierzchni przy ściance wspinaczkowej, usunięcie kamieni, naprawy ogrodzenia, remont elewacji budynku. Szacowaliśmy te zadania na około 250 tysięcy. Część przedsięwzięć włączyliśmy także w inne przedsięwzięcia. Chodzi tu o szkolenia i warsztaty z zakresu zadania zmianą, które włączyliśmy do działania szkolenia pracowników i jednostek podległych. Usługę instalacji Urban Labów jako miejsca spotkań przenieśliśmy do działania miejsca aktywności lokalnej młodzieży i seniorów. Dokumentację oraz modernizację budynku ZGM na Hajnowskie Centrum Produktu Lokalnego włączyliśmy do Akademii Przyrody. Z niektórych przedsięwzięć musieliśmy zrezygnować, ponieważ po ogłoszeniu kilkukrotnie konkursów dla NGO-sów nie wpłynęła żadna oferta. Chodzi tu o konkurs Głoś Pomysł na Miasto czy konkurs organizacji Dni Otwartych z Mieszkańcami. Tak jak powiedział już wcześniej Pan Burmistrz, wszystkie te zmiany w budżecie były i są na bieżąco konsultowane z operatorem programu, czyli Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Niepodjęcie uchwał budżetowych w dniu dzisiejszym będzie skutkowało tym, że na dzień dzisiejszy nie podpiszemy umowy na budowę parku kieszonkowego oraz na wykonanie strefy dobrostanu w parku miejskim. To tak wygląda pokrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim zamknę obrady dzisiejsze, ponieważ tak jak powiedziałam, nie mamy kworum, nie możemy podejmować tych przedstawionych przez Pana Burmistrza i przez Pana Burmistrza projektów uchwał. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tak jak Pan Wiceburmistrz zwrócił na to uwagę, że w dniu 20 odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów i niezrzeszonych. Byli panowie burmistrzowie, pani skarbnik, przedstawiciele projektu, realizatorzy projektu i wydawałoby się, że wszystko zostało omówione. W dniu wczorajszym pan radny Bołtryk również zadał wiele pytań szczegółowych odnośnie projektu Hajnówka Zielona Transformacja. Otrzymaliśmy, jest to 10 stron wyjaśnień i wydawałoby się, że te sprawy, które są przedmiotem między innymi dzisiejszych obrad i przedmiotem poprzedniej sesji zostały dosyć szczegółowo wyjaśnione. Niemniej jednak na dzisiejszej sesji nie mamy kworum. Chciałam tylko powiedzieć, że radny ma obowiązek uczestniczyć w obradach sesji. I przykro jest bardzo, że miasto, że sprawy miasta zostały przedłożone przez inne sprawy z Państwa radnych i nie możemy na dzisiejszej sesji podjąć tych uchwał. W związku z powyższym zamykam obrady 49. sesji Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję bardzo radnym za przybycie. Dziękuję Panu Burmistrzowi, dziękuję pracownikom Urzędu Miasta Hajnowskiego Domu Kultury, telewizji kablowej. Dziękuję.